Najpierw byłem w organizacji, która się nazywała Czekajcie. Co się stało, że nie mogę mówić. Będąc na studiach, należałem do obozu narodowo-radykalnego. W 1936 roku, po zamachu majowym, Roman Dmowski wytworzył obóz Wielkiej Polski i tam w gruncie rzeczy zaczął grupować młodsze pokolenie działaczy narodowych, którzy z biegiem lat coraz więcej chcieli mieć wpływu na losy Stronnictwa Narodowego. Gdy w 1933 roku władze sanacyjne zdelegalizowały OWP, okazało się dla obozu narodowego bardzo poważnym problemem, co dalej z tą młodą kadrą już dobrze zaprawionych w bojach polityków narodowców. I część z nich, zdecydowana większość, zdecydowała się wejść do Stronnictwa Narodowego, do sekcji młodych, natomiast mniejszość, której się niejako bardziej śpieszyło, w 1934 roku zdecydowała się w kwietniu tego roku utworzyć obóz narodowo-radykalny. Byli oni świetnie wykształconymi młodymi inteligentami, prawnikami, inżynierami, czasem również już z tytułami doktorskimi. Twierdzili, że Stronnictwo Narodowe w tej wersji, w jakiej w drugiej połowie lat 30. pozostało, jest w gruncie rzeczy grupą kopistów trawiących program obozu narodowego powstały w umysłach Romana Dmowskiego i później jego najbliższych współpracowników. Naród w rozumieniu Romana Dmowskiego składa się z kilku części, to znaczy jest to naród w sensie organicznym, obejmującym wszystkie warstwy społeczne. Dmowski, mimo że sam wywodził się ze szlachty, uważał, że doba polityki szlacheckiej, że ten okres należy do przeszłości. W związku z tym naród polski stanowi całość, to znaczy składa się ze wszystkich warstw, które każda z nich ma inne zadania, ale stanowią jedność organiczną. I że ten naród jako całość ma również, powinien mieć jedną politykę, politykę narodową i że nie można jednej grupy społecznej przeciwstawiać drugiej grupie społecznej. Stąd nazwa Solidaryzm Narodowy, która się wówczas pojawia. Obóz narodowo-radykalny twierdził, że należy odwołać się przede wszystkim do klasy robotniczej, która to klasa robotnicza powinna stać się zaczynem stanu trzeciego. Stanu trzeciego, który powstanie silny pod warunkiem, gdy wygra koncepcja korporacjonizmu gospodarczego, a więc upadku wielkiego kapitału, który jest w rękach głównie zachodnich bądź żydowskich przedsiębiorców i który to korporacjonizm zatriumfuje, a dzięki temu również zatriumfuje rodzina polska, bo to ma być podstawą ustroju przyszłej Wielkiej Polski. W Polsce rządziła dyktatura sanacji. Była to łagodna dyktatura zresztą, ale każda partia, każde stronnictwo, które znajduje się w opozycji, której program jednocześnie jest bardzo atrakcyjny dla szerokiej rzeszy ludzi, bo endecja była największym stronnictwem w Polsce.
w momencie, jak nie może tego programu wcielać w życie, bo jest stale w opozycji, radykalizuje się. Paniczyków z dobrych domów i z uniwersytetu Piłsudczycy bezmyślnie załadowali do Berezy Kartuskiej, obozu koncentracyjnego, gdzie bezmyślni policjanci i kaprale urągali. Takich rzeczy się nie robi bezkarnie. To spowodowało, że ta młodzież była gotowa zejść do najniższego poziomu brutalności. Do metody kastetu i pału. Uciekały się bojówki młodoendeckie. To skłaniało, że operowano w stosunku do obozu narodowego, narodowej demokracji, oskarżeniem o faszyzm. Ruchem faszystowskim nie byli. Jakkolwiek szereg elementów właściwych ruchowi faszystowskim, takie jak militaryzacja ruchu, umundurowanie, gotowość posłużenia się nie tylko, posługiwania się nie tylko propagandą, ale również siłą fizyczną, zbliżała go. Podstawowa różnica między polskim obozem narodowym, nacjonalizmem polskim lat 30., a jakąkolwiek inną formułą zbliżoną do faszyzmu, tkwiła w katolicyzmie polskim. Zdecydowanie obóz narodowy, szczególnie właśnie ten młodzieżowy lat 30., odwoływał się do chrześcijaństwa, do katolicyzmu, jako do tej tkanki, która buduje, formuje tradycję narodu polskiego i bez której naród polski nie może egzystować. Cały obóz narodowy widział jasno, że Niemcy są bardziej i najbardziej zagrażającym narodem ze swoją wiedzą, ze swoją tradycją, ze swoimi tendencjami do marszu na wschód. Ja wstąpiłem do organizacji w roku 1939, 11 listopada w strefie sowieckiej. Omszyk zaproszono nas do ojca Grzegorza Marcinkowskiego. Tam składaliśmy przysięgę. Jest przygotowany stół dosyć duży, okrągły, nakryty białym obrusem i wkoło tego są już rozłożone pistolety. Leży dwa wiszy, leży dwie siódemki i leży pięć szóstek i maleńkie pastylki cianek potasu. Duży krzyż na tym stole leży i składamy przysięgę. W listopadzie roku 1939 przysięgę żeśmy złożyli i zorganizowaliśmy armię narodową. Ponieważ ja byłem zelatorem kółka różańcowego, no ni mniej, ni więcej, tylko zmobilizowałem 72 ludzi, a uzbrojenia nie mieliśmy nawet na 12. Ja zaczynałem wwozić prasę, odbierałem ją na niecałej. Tam był sklep z artykułami piśmiennymi i było takie hasło, w jednym miesiącu na przykład 3 ołówki Majewskiego numer 3. W następnym 4 ołówki Majewskiego numer 2 i to do pokątu, tam dobrze nie poznali tego, który odbierał. Dziewczęta przejęły to, a my się zajęliśmy już innymi sprawami. W 1939 roku, już pod koniec września, grupa działaczy ONR-u zbiera się w Warszawie, by utworzyć Związek Jaszczurczy. Związek Jaszczurczy jako formację zbrojną, ale jednocześnie ideową, stanowiącą pewną kontynuację obozu narodowo-radykalnego. Ta umiejętność przejścia bardzo szybkiego z okresu wolnej Polski do Polski pod okupacją niemiecką wiąże się niewątpliwie z tradycją konspirowania w tej właśnie części obozu narodowego. Tutaj struktura nie ulega praktycznie zmianom. Mamy utajnioną, zakonspirowaną przed własnymi również członkami organizację polską przez piony wtajemniczenia, sekcja najniższa, czyli S, Czarniecki, C, Zakon, Z i mamy również tak zwaną grupę Szańca. Nazwa ta pochodzi od głównego organu
prasowego oraz grupę zbrojną, czyli Związek Jaszczurczy, która to formacja z czasem wejdzie w skład Narodowych Sił Zbrojnych. Z pionu Stronnictwa Narodowego wyrosła Narodowa Organizacja Wojskowa. Obóz narodowo-radykalny założył organizację wojskową Związek Jaszczurczy. Te nurty pracowały w konspiracji rozdzielnie do 1942 roku i wówczas doszło w Narodowej Organizacji Wojskowej do czegoś w rodzaju rozłamu. Część organizacji podporządkowała się swoim władzom, uznała scalenie z Armią Krajową i weszła w skład Armii Krajowej, natomiast część NOW pozostała samodzielna. I tu nastąpił styk tej grupy rozłamowej z organizacją wojskową Związek Jaszczurczy i we wrześniu 1942 roku pułkownik Oziewicz, przedwojenny dowódca dywizji piechoty, oficer, który nie był związany z obozem sanacyjnym, stanął na czele nowego ugrupowania Narodowych Sił Zbrojnych. To była taka decyzja dla ojca jako oficera i żołnierza, bo mój ojciec nie był politykiem, naprawdę był przede wszystkim żołnierzem, a nie politykiem. Niebywale ciężka decyzja. Przychodzili po prostu politycy. Pamiętam Stypułkowskiego i były to bardzo długie dyskusje. Jaka jest perspektywa powstania nowej Polski, bo to rozpatrywano. Kto obejmie rządy w tej nowej Polsce? I czy to znowu ma dojść do głosu nie kto inny, tylko ta rzecz klika, która rządziła przed wojną? Dla tych ludzi, dla tych środowisk ZWZ była organizacją dowodzoną przez wyższych oficerów sanacyjnych, piłsudczykowskich, a zatem ludzi, którzy byli osobami winnymi klęski wrześniowej. Pułkownik Oziewicz zameldował się dowódcy Armii Krajowej, że jest dowódcą nowej organizacji konspiracyjnej i zaproponował rozmowy. Chodziło o trzy rzeczy. Chodziło o zapewnienie sobie znacznie większego wpływu politycznego we wspólnej organizacji jednej w Armii Podziemnej, w Armii Krajowej. I chodziło o dwa niesłychanie ważne dla tych ludzi, dla tego środowiska elementy. O zapewnienie sobie możliwości wyeliminowania wpływów lewicowych. Oskarża się Armię Krajową, że toleruje w Komendzie Głównej AK jaczejkę komunistyczną czy lewicową. To jest jeden punkt. I drugi punkt, chodziło o zapewnienie sobie wpływu na możliwość utwardzenia, jeśli można tak powiedzieć, stanowiska Armii Krajowej czy Komendy Głównej Armii Krajowej wobec Związku Sowieckiego. Jeśli idzie o wrogość środowisk narodowych i komunistycznych, pogłębiły ją wydarzenia na Kresach Wschodnich i pogłębiły udział młodzieży żydowskiej w różnego rodzaju bojówkach komunistycznych. Żydzi na Kresach także podlegali represjom komunistycznym. Nie byli grupą specjalnie uprzywilejowaną. Natomiast pewna część lumpenproletariatu żydowskiego, młodego, szczególnie dostrzegła w tak zwanym wyzwoleńczym pochodzie Armii Czerwonej swoją życiową szansę. To musiało potwierdzić stereotyp Żyda komunisty. Komuniści polscy optowali za tym, żeby te ziemie polskie, które znajdują się pod okupacją niemiecką, weszły w skład przyszłego państwa sowieckiego. Czołowi działacze, Marceli Nowotko, Paweł Finder, wszyscy oni bardzo aktywnie wzięli udział w budowaniu sowieckich porządków. Na przykład Paweł Finder wykładał przedmiot pod tytułem Konstytucja Radziecka. Kilku innych komunistów pracowało w prasie polskojęzycznej wydawanej przez Sowietów, gdzie wypowiadali się przeciwko państwu polskiemu, przeciwko idei niepodległości w duchu takim bardzo sowieckim. Sowieckie organa bezpieczeństwa, czyli NKWD, wspólnie z wywiadem wojskowym zorganizowały szkolenie i przerzut grupy komunistycznych agentów, sowieckich agentów do Polski w celu właśnie zorganizowania komunistycznej konspiracji i wywołania powstania, które miało stanowić wsparcie dla frontu wschodniego. Dowódcy Armii Krajowej prowadzili nieformalne rozmowy z przedstawicielami Polskiej Partii Robotniczej. NSZ i jego zaplecze polityczne uważało, że nie ma możliwości rozmów z komunistami. Już w lutym 1943 roku na łamach Centralnego Organu Politycznego Armii Krajowej Wiadomości Polskich ukazał się bardzo ostry, stanowczy tekst pod charakterystycznym tytułem Anachronizm, który bardzo mocno już napiętnował samozwańczą komendę NSZ-u.
napiętnował za sianie zamętu, za wystąpienie bardzo brutalne, absolutnie nie na czasie, wystąpienie przeciwko jednolitości wysiłków zbrojnych i armii, jednolitej armii podziemnej. Zobacz konspirację. I wielka organizacja to był nie tylko wysiłek ogromny, ale to były krwawe ofiary. I jeżeli się mówiło, że armia to jest apolityczna, czy w ogóle jest możliwe, żeby armia była apolityczna? Armia polityczna to jest armia bez idei, bez jakiejś wyobraźni. Ja chcę mieć armię polityczną, armię polską, która po polsku bym myślała, za Polskę ginęła i Polsce służyła, a nie obcym. W Związku Walki Zbrojnej miałem szczęście poznać zastępcę komendanta okręgu na Koniecznikowa, majora Gryfa. Jesienią w 1942 roku Gryf zakomunikował nam, że z pewnych względów opuszcza szeregi Związku Walki Zbrojnej, już wtedy Armii Krajowej. Szereg podał motywów, przede wszystkim sprawy bezpieczeństwa, sprawy kadrowe. Dał nam wolną rękę. Nie namawiał, żebyśmy szli z nim. Powiedział, jak uważacie, tak zrobicie. Jedyną przyczyną, dla której poszliśmy do Narodowych Sił Zbrojnych, była osobowość na Koniecznikowa Gryfa. Ponieważ Armii Krajowej była sprawa, że włóczęga, który się nazywał Zieliński, setki ludzi wydał w ręce gestapo. Setki ludzi. Napuścił gestapo na miejsce, gdzie pułkownik na Koniecznikowa się kwaterował. Otoczyli ten dom i on wszedł od podwórza do kuchni i chce z panem Gryfem rozmawiać. A pułkownik Gryf wchodzi i mówi do niego tak: o kogo panu chodzi? Ja tu jestem pszczelarzem. I mówił, pan się jakiegoś pana pyta, o kogo pan tu chodzi? A ten go poznał z opisu, bo go nigdy nie widział, wyciągnął pistolet. Pułkownik mu podłapał go pod palce za rękę i ten pistolet, ten uderzył w sufit, wykręcił mu tą rękę i przewrócił się na niego. Pułkownik jeszcze, no taki zawsze harcerski nożyk, mi to gardło tam przerżnął i zabił go. Byłam w kontakcie z rodziną pana Stanisława Borodzicza. Miałam też takie polecenie, żeby ułatwić Stanisławowi spotkanie z matką. Była Wielkanoc, rezurekcja, to wiadomo, jest bardzo wcześnie, o godzinie tam, której 6 rano, to jeszcze prawie ciemno. Byłam na tym nabożeństwie, pojechaliśmy końmi i po skończonym nabożeństwie podjechaliśmy tam do państwa Borodziczów. Matka i Barbara, siostra, przyjechały do mnie, u mnie w domu było śniadanie i potem pojechaliśmy do Ciemniewa, tam właśnie do domu tego komendanta kompanii do burzy. Stoły były tak podkowe ustawione, ławy przykryte jakimiś takimi ręcznymi, to znaczy na krosnach chyba zrobionymi takimi kilimami okryte. Stał jedyny fotel jakiś taki właśnie w kącie. I pani ta Brodziczowa na tym fotelu, to była szczupła, drobna, ale taka bardzo wysublimowana osoba, taka wrażliwa ogromnie i szalenie miła. No i pamiętam taki moment, włączono patefon, jakaś taka cicha, tam ciche melodie grano i między innymi to tango jest dla mojej matki. I Stasio, który właśnie tak pochylony na głowę w jej dłoniach schował i tam właściwie klęczał jej stóp, więc to taki był wzruszający moment. To na mnie właściwie ten dzień zrobił niesamowite wrażenie. Wydawało mi się, że to jest jakaś enklawa wolności. Wtedy, kiedy były te prześladowania, aresztowania, wywózki. Zarzucano rządowi polskiemu, a przede wszystkim podziemiu polskiemu, strategię stania z bronią u nogi, unikania konfrontacji z Niemcami do momentu rozstrzygającego, do momentu załamywania się frontu wschodniego, załamywania się III Rzeszy, albo nadejścia realnej wojskowej pomocy ze strony sojuszników. Akcje zbrojne wykrwawiały w sposób nieproporcjonalny społeczeństwo polskie, nie przynosząc sprawie polskiej praktycznie żadnych korzyści.
Natomiast leżało to oczywiście w interesie Związku Sowieckiego i nic dziwnego, że po to Sowieci utworzyli Polską Partię Robotniczą, która powołała czym prędzej swoją formację zbrojną Gwardię Ludową, która jako naczelne hasło propagowane przy każdej okazji głosiła walkę z Niemcami w każdych okolicznościach, w każdej chwili i od zaraz. Hasło zbrodnicze z narodowego punktu widzenia. W 1942 i 1943 roku komuniści dokonali szeregu zamachów typowo terrorystycznych w Warszawie, wrzucając granaty do niemieckich lokali gastronomicznych, do drukarni Nowego Kuriera Warszawskiego. Wrzucili również granaty do szpitala na Nowym Zjeździe. Akcje tego typu nie miały poważniejszego znaczenia militarnego. Nie były w stanie zaszkodzić w jakiś poważny sposób niemieckiej machinie wojennej. Ale po pierwsze pokazywało, że komuniści walczą z Niemcami, a po drugie niestety wywoływały katastrofalne represje. Celem podziemia zachowawczego, niepodległościowego, czyli nacjonalistycznego, jest obrona ludności przed złymi skutkami okupacji. Podziemie to jest poważna robota. Tylko prymityw myśli, że podziemie to jest machanie szabelką. Nie, podziemie to jest machanie szabelką wtedy, kiedy trzeba. Jeżeli pana aresztują, to pana kolega przyjdzie z jedzeniem do pana żony. Rozumie pan, czyli samopomoc. Jeżeli pana aresztują i torturują, to się rozwala tego gestapowca i tylko tego, który jest odpowiedzialny. Po co wysadzać niemieckie pociągi, które szły na wschód? Niech się komuniści z nazistami wymordują do końca. To bardzo piękne było dla Polski. Polacy nie chcieli ani czerwonego, ani brunatnego totalitaryzmu. Takie powinno było być podziemie. Walka o Polskę powinna być zawsze walką mądrą. Straty powinny być ograniczone. Chyba, że to jest reduta Świętej Trójcy, to jest koniec świata. Wtedy się po prostu staje, jeżeli ktoś zrobi taki wybór, jakiś oddział czy jakaś organizacja, to bardzo dobrze, ale niech to zrobi sam, a nie z bezbronnymi kobietami, dziećmi i starcami. NSZ nie miał zaplecza finansowego, nie miał zaplecza w postaci wpływu w ośrodku rządowym, w rządzie polskim na emigracji, nie miał żadnego oparcia w siłach międzynarodowych. To nie była ani międzynarodówka jakaś socjalistyczna, czy jakieś inne powiązania. Był to ruch całkowicie oddolny i samodzielny. Ale jednak Narodowe Siły Zbrojne, nie dysponując takimi możliwościami, stworzyły ogromny aparat wywiadowczy. Aparat ten praktycznie w całości, od samego początku, pracował na rzecz Armii Krajowej. Po drugie, NSZ wytworzył ogromny aparat propagandowy. To jest 150 pism konspiracyjnych, drukowanych, powielanych, w różnym stopniu rozprowadzanych na terenie kraju. Niektóre z tych pism wychodziły w nakładach kilkunastotysięcznych. Gdy się czyta oceny akowskie, dlaczego NSZ tak szybko się rozwija, to wskazywane są dwa czynniki. Po pierwsze, program polityczny granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej i równocześnie związana z tym propaganda, czyli możliwość rozprowadzenia tego programu wśród okupowanej ludności polskiej. I z drugiej strony, możliwość szkolenia wojskowego. Otóż NSZ rozwinęły praktycznie na całym terytorium kraju szkoły podchorążych. Tam były drukowane podręczniki, drukowane instrukcje. Cały program szkolenia w takich podchorążych trwał od 6 do 9 miesięcy i z tego właściwie wychodził doskonale wyszkolony żołnierz. Na początku września 1943 roku to już było 73 tysiące ludzi. W marcu 1944 roku to jest około 90 tysięcy. Ta prasa konspiracyjna, prasa prasowa była pracą, no może niedocenianą w stosunku do prasy i do pracy partyzanckiej, ale w zasadzie to była ustawiczna walka prowadzona w sposób nie mniej niebezpieczny, groźny, bo właściwie trwająca całą dobę i w tej sytuacji człowiek był właściwie zdany tylko sam na siebie. Ja mieszkałem
z rodziną. Także cały czas byłem we wspólnym właściwie zagrożeniu. Całe dnie to spędzałem w ruchu, w kontaktach na rozmaitych wydawnictwach, redakcjach i tak dalej. Zawsze, no nie było bez tego, żeby zawsze coś się musiało przy sobie mieć, bo to było nie sposób inaczej. Także to zagrożenie było ustawiste. No a noce się spędzało na pracy w domu, także również we wspólnym właściwie zagrożeniu w ten sposób, że oczywiście było jakieś przejście na dach, gdzie można się było w razie czego, jeżeli się by udało zdążyć, wydostać w jakiś sposób przy skrytkach, przy otwartym piecu i tak dalej, i tak dalej. I tak to trwało przecież szereg lat w tym ustawicznym napięciu. Prowadziłem taki mały pluton AS-u, akcji specjalnych, który był powołany po to, aby zdobywać pieniądze dla Okręgu Warszawskiego NSZ-u. Te pieniądze były oczywiście potrzebne zarówno na zakup broni, jak też powiedzmy na pomoc rodzinom ludzi aresztowanych. Mogę tylko wymienić jedną największą akcję, którą prowadziłem. Pamiętam akurat datę, 10 lipiec 1943 roku na ulicy Smulikowskiego. To była akcja na kasiera właściwie z ZUS-u, bo tam się mieścił wtedy ZUS i łupem naszym wtedy padł, bo 2 miliony złotych to był rekord. Pierwszą moją akcją była likwidacja agenta Polaka, który usiłował osiągnąć kontakt z gestapo, a trafił do nas. Zlikwidowany został za pomocą arszeniku, zastrzykiem arszeniku. Wbiłem mu igłę w tym miejscu. Zastrzyk po kilku minutach nie zadziałał. Po dłuższej chwili zaczął się śmiać i mówi, no chyba wytrzymałem próbę na gestapowca. Okazuje się, że zastrzyk był prawdopodobnie, arszenik był nie stary, zwietrzały. I za mnie dokończył sprawę dowódca Majewski, który wbił mu dużą igłę z arszenikiem, nowym arszenikiem w kark. Wspólnie ze Słoniem, pseudonim kolegi z akcji specjalnej na terenie Radomia, braliśmy udział w zamachu na Toma. To był człowiek, oficer Narodowych Sił Zbrojnych, który był podejrzany o współpracę z gestapo. I z wyroku Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych miał zginąć. I otrzymaliśmy informację, że Tom się zjawi na ulicy Mlecznej w Radomiu. Tam była restauracja Załęskich. I ten Tom miał w tej restauracji tam spotkać chyba z gestapo. Mieliśmy role podzielone. Ja miałem terroryzować, Słoń miał dojść do niego, dobić i zabrać dokumenty. I w trakcie tej strzelaniny Tom się zaczął odstrzeliwać i razem ze swoim kierowcą uciekli do bramy naprzeciw. Akcja się nie udała. Potem dowiedzieliśmy się, że Tom był tylko ranny i leżał w szpitalu pod opieką gestapo. Jedna z takich poważniejszych robót, myśmy nazywali akcję tymi robotami, była likwidacja policjanta Ukraińca, który terroryzował całą okolicę w Jadowie. W dzień targowy podjechaliśmy wozami do rozstawnymi z Łomina do Jadowa. Było nas czterech i piąty był policjant z nami, będący w kontakcie, Koński się nazywał. Mówiliśmy, że on nam wskaże,
zdjęciem czapki, kto to jest i kogo mamy robić. Koński nam pokazał go. Doszliśmy do niego. Laskowski mu zaczął odczytywać, że w imieniu Rzeczpospolitej zostanie skazany na... A on wyciągnął pistolet. No i wtedy my do niego. W Narodowych Siłach Zbrojnych obowiązywała bardzo drakońska dyscyplina. Pamiętam taki incydent w Częstochowie. Wywiad dał informację, że do komisarycznej apteki przywieziono jod. Dostaliśmy polecenie zabrać ten jod dla oddziałów partyzanckich. A Bert, taki pseudonim takiego kolegi, miał obowiązek zabrać pieniądze z kasy. Była kasjerka przy kasie i on podszedł i mówi: kasa, pieniądze. Ona wydała pieniądze. On zobaczył mnie na rynku zegarek i mówi: ten zegareczek też. A to była dziewczyna, która pracowała w wywiadzie. Wieczorem już Bert nie żył z tego powodu. Sprawa Toma to jest sprawa jasna. To był wyrok komendy głównej i sprawa czysta. Żołnierz wykonuje polecenia. Natomiast sprawa Berta, do jego śmierci to było parę godzin. To ja nie wyobrażam sobie, żeby to było przeprowadzone jakieś śledztwo. To był moim zdaniem wyrok zbyt pochopny. Ale w tamtych warunkach, na takie, tego typu sprawy, to grzebać się w tych szczegółach, to jest bardzo przykro. Było może i wiele niesprawiedliwości w tym wszystkim. A chłopakowi, który ma 19 lat i który otrzymuje rozkaz wykonać, no to... Nie sposób przeanalizować te rzeczy, jak one są dalece w sferze i etyki, i prawa. I... Czy jest analogia między działaniami AS-ów, oddziałów akcji specjalnej NSZ-u i działaniami na przykład wyspecjalizowanych oddziałów KDW Armii Krajowej? Oczywiście tak. I jedne struktury i drugie przeprowadzają na przykład akcje w obronie ludności. Różnica polega tylko na tym, że oddziały Armii Krajowej, wykonując akcje przeciwko ludziom, którzy zawinili, wykonują te akcje z zachowaniem reguł i zasad obowiązujących w ramach Polskiego Państwa Podziemnego. A zatem jeżeli wykonuje się likwidację, to jest to poprzedzone wyrokiem śmierci. To jest to akcja wyrokowa. W wypadku NSZ-u my mamy do czynienia z wykonywaniem wyroków, no ale w swoich własnych instancji, jeżeli w ogóle, to instancji do tego absolutnie nieuprawnionych w świetle przepisów obowiązujących w Polskim Państwie Podziemnym. Jedną z przyczyn, dla których w 1943 roku zaczęły powstawać oddziały partyzanckie i Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, była aktywność komunistycznego podziemia i grup sowieckich, które napastowały cywilną ludność. Ludnością tą w ogóle nie przejmowali się Niemcy, natomiast Sowieci przychodzili w nocy, czy komuniści rabowali, mordowali i gwałcili. Ja dzisiaj sobie tak z perspektywy, mając już swoje dzieci, swoje wnuki, to jednak jako podziwiam swoją mamę, która powiedziała: no chcesz iść, to idź, synku. Zostałem taką, pamiętam, nieprzemakalną, zieloną pelerynę i poszedłem do lasu. Zacząłem od razu od oddziału Znicza, działający w Kraśnickim powiecie, a później przeszedłem do oddziału kapitana Piotrowskiego, do sławnego oddziału Cichego. Były okresy, kiedy byłem w okronie sztabu kapitana Zęba. Praktycznie od jesieni 1943 roku byłem w tak zwanym lesie. Wioska Borów, ta położona wśród lasów niedaleko Wisły, była określona jako stolica, nasza stolica, bowiem tam kwaterował dowódca akcji specjalnej na Lubelszczyznę, major Ząb. Pod Borowem została zlikwidowana jedna z bandyckich ugrupowań, rabująca okoliczne wsie, która później została nagłośniona jako akcja bratobójcza, zwalczająca partyzanckie lewicową i radziecką. Chodziło o zlikwidowanie około 20 zwykłych rabusiów,
Były to niedobitki grupy rabunkowej Liska z grupą Pacyny, z grupą Palenia, z których to grup rekrutował się oddział komunistycznej Gwardii Ludowej imienia Kilińskiego. To była sytuacja ekstremalna. Spotyka się grupę, która od ponad roku terroryzuje jeden powiat i sąsiednie powiaty. Jest lista gwałtów, ciągłe skargi do podziemia niepodległościowego. Zróbcie coś. Major Ząb, Leonard Szczęsny, Zub Zdanowicz, Cichociemny. On zdecydował się wszystkich rozstrzelać, bowiem oni byli z okolicy i bał się, że wrócą z Sowietami, czy z innymi grupami rabunkowymi, czy oddziałami GL. I będzie bardzo trudna sytuacja. Wypuścił Sowieta, który tam był, i wypuścił jednego małoletniego. Tego Sowieta wypuścił, bo powiedział, no zajął się tylko zdrajcami i bandziorami polskimi. I ci ludzie doszli do swoich przełożonych, złożyli raport, co się stało, opowiadając o jakimś rąbaniu siekierami, jakieś inne bezsensy. I radiotelegrafista NKWD, który był jednocześnie oddelegowany do PPR-u, napisał do Stalina i przy okazji spotkania między przywódcami alianckimi Stalin powiedział, a polscy reakcjoniści prawdziwych partyzantów mordują. No i Churchill się spytał, o co chodzi. I polski rząd wszedł w drgawki. Churchill jednocześnie ignorował wszelkie sygnały i raporty od polskiego rządu o tym, jak partyzantka sowiecka mordowała Polaków na Kresach Wschodnich i komuniści, jak się zachowywali w Polsce. Przecież raporty o bandach, próba wywołania powstania, radykalizacji terenu przez to, że na przykład komuniści zastrzelili jednego żandarma, co wywołało pacyfikację, gdzie setki Polaków ginęły. Te raporty szły do Londynu. Nasi alianci mieli je w nosie. No ale jak Stalin wspomniał coś, to Anglicy natychmiast interweniowali. W specjalnym rozkazie ogłoszonym w listopadzie 1943 roku dowódca Armii Krajowej nazwał mord 20 kilku żołnierzy Komunistycznej Gwardii Ludowej pod Borowem, dokonany przez Oddział Narodowych Sił Zbrojnych, ohydnym mordem, ohydnym wymordowaniem oddziału partyzantki komunistycznej. Ówczesna poprawność polityczna wymagała kochania Związku Sowieckiego. Kochali go Anglicy, bo oszczędzał krew angielską, kochali Amerykanie, bo oszczędzał krew amerykańską. I to był nadrzędny sposób patrzenia na sprawy ówczesne europejskie i perspektywy europejskie w Londynie i w Nowym Jorku w 1941-1942 roku. Polska nie miała tutaj najmniejszej szansy. My nie jesteśmy w stanie, ani przez moment nie byliśmy w stanie walczyć na dwa fronty. My musieliśmy traktować Sowietów tak, jak traktowały Sowietów władze Rzeczpospolitej i Polskie Państwo Podziemne. Do 1941 roku mamy do czynienia z dwoma wrogami i z dwoma okupantami. Od 1941 do 1943 roku mamy do czynienia z sojusznikiem. Sowieci są naszym sojusznikiem. Dopiero diametralna zmiana tej sytuacji następuje w kwietniu 1943 roku, po ujawnieniu przez Niemców Katynia i zerwaniu stosunków dyplomatycznych Sowietów z rządem Rzeczpospolitej. Mamy do czynienia z sytuacją przedziwną. Sowieci stają się sojusznikiem naszych sojuszników, sojusznikiem naszych aliantów. NSZ traktuje ich zupełnie inaczej. I to był jeden z tych powodów, dla których tak mocno między NSZ-em a Armią Krajową zaiskrzył. Natomiast Borów przeżył swoją tragedię. Na Matki Boskiej Grunicznej, czyli to jest 2 lutego 1944 roku, Niemcy zorganizowali pacyfikację tych okolic. Zaangażowano tam kilka tysięcy żołnierzy. Palili każde gospodarstwo, zapalali, natomiast ludzi mordowali, albo palili żywcem w pomieszczeniach, albo strzelali. W okresie pacyfikacji, czyli 2 lutego, w Borowie stacjonował oddział Stepa. W tym oddziale był również major Ząb. To była zima, więc oddział był zredukowany do jakichś 50 ludzi, który nie mógł podjąć w tych warunkach, nie mógł podjąć jakiejś walki obronnej, bo to było samobójstwem z tą nawałą niemiecką. On to zdołał się wycofać, zabierając ze sobą kilkudziesięciu mieszkańców Borowa.
zostały zorganizowane i wyslane w kierunku pacyfikowanych wsi patrole. Ja wtedy jednym z takich patroli w tych okolicach również byłem i już bardzo ostrożnie podchodziliśmy to, bo rzeczy są nie do opisania. Mimo to już minęło tam tych lat 50, to są rzeczy straszne, te zgliszcza, te zwęglone zwłoki. Natomiast tuż obok, niedaleko, były Rzeczyce, które nazywano Moskwą. Lądowiska samolotów sowieckich. Te wioski nie zostały w ogóle nigdy przez Niemców naruszone. W ten czas nasuwało się pytanie, dlaczego? Rok 1943 to był fatalny rok dla Polaków. Zginął lepszy czy gorszy polityk, ale uosabiający państwo polskie generał Władysław Sikorski. Zginął, chyba został zamordowany. Zginął, chyba został wydany Niemcom generał Stefan Grot Rowecki. Najwybitniejsza postać polskiego podziemia. No i wreszcie został aresztowany, wyeliminowany z życia politycznego Ignacy Oziewicz, współtwórca, twórca, dowódca Narodowych Sił Zbrojnych. To były bardzo trzy ciężkie ciosy zadane sprawie polskiej. Trudno domniemywać, aby wszystkie te sprawy były z sobą związane jakąś niewidoczną nicią. Ale efekt był taki, że korzyści z nich odniosła jedna tylko strona. Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich i jego agentura w Polsce, Polska Partia Robotnicza. Ojciec zostaje aresztowany w czerwcu w 1943 roku. Myśmy nosiły z mamą paczki dla ojca na nazwisko Jabłoński, bo pod takim nazwiskiem ojciec figurował podczas okupacji. I Niemcy przyjmowali kilka paczek od nas na Pawiak przyjęli, po czym odrzucili. I matka spytała, że czy może oddać paczkę dla Oziewicza. I tą paczkę przyjęto dla Oziewicza. Organizacja Narodowe Siły Zbrojne, NSZ, każą nam uciekać z Warszawy. Boją się po prostu, że wykorzystają rodzinę przy jakichś zeznaniach ojca. I my z matką wyjeżdżamy. Dostajemy po jakimś czasie od ojca list z Oświęcimia, więc jest wiadomość z Oświęcimia, że ojciec jest w Oświęcimiu. Pułkownik Oziewicz bardzo mnie lubił. Znał moje przeżycia, znał wszystko i nazwał mnie Żulikiem. Nazwał mnie Żulikiem i powiedział do mnie, słuchaj Żulik, ty będziesz bliżej mnie i mam nadzieję, że możesz tu coś zrobić, bo jesteś stary więzień, znasz wszystkich. Dobrze. I w tym sposobem doszłem do pewnych poufnych tych. Jak myśmy się lepiej zapoznali i on miał o mnie opinię już o drugich więźniów, kim ja jestem i na co jestem skazany, to mnie wtajemniczył, że po kapitulacji Niemców pod Stalingradem powstała w obozie Rada Wojskowa. Pułkownik Oziewicz do tej rady poszedł na przewodniczącego z miejsca. Jak nas przenieśli do góry, to myśmy na jednej sali zrobili tylko dla wojskowych. I tam nas było 60. Boże Narodzenie, tam byliśmy skazani na śmierć. Pułkownik Oziewicz rozkroił chleb. Kapitan Strzałkowski trzymał, ale mówi, nie jedźcie. Nas tam było grupa. Każdy dostał bajdę i to był jako opłatek i tam byśmy siedzieli jako opłatkiem. Drugiego lutego w 1944 roku wyjechaliśmy do Flossenburga. Pułkownik Oziewicz, co za wspaniały widok, co za piękną. W tym czasie, to ja mówię, dziadek, idziemy na śmierć. A on się zachwycał tym. W tym czasie, kiedy był najtragiczniejszy moment był. Ja go nie rozumiałem. Bo on to przeżywał. Ja go nie rozumiałem. Ja nawet byłem oburzony. Jak dziadek może... Ja mówię, przecież idziemy na śmierć. Dowództwo Narodowych Sił Zbrojnych objął pułkownik dyplomowany Tadeusz Kurcjusz, pseudonim Żegota. On doprowadził do finału rozmowy scaleniowe. Po podpisaniu umowy
był przyjęty przez generała Komorowskiego, Bora, zaprzysiężony jako dowódca Armii Krajowej, w okolicznościach, których nie znamy do końca, pułkownik Kurz już zmarł w wyniku ataku serca w kwietniu 1944 roku. W tym momencie następuje zamieszanie w szeregach. Otóż ta część Narodowych Sił Zbrojnych, która nie zamierzała już wykonać umowy scaleniowej, podporządkowana obozowi narodowo-radykalnemu, wymusza na następcy pułkownika Kurcjusza, czyli kolejnym oficerze, szefie sztabu, pułkowniku Białkowskim, pseudonim Tuwar, ustąpienie z tej funkcji. I jego miejsce zajmuje zastępca szefa sztabu, podpułkownik Albin Walenty Rak, pseudonim Lesiński. Tu w tym momencie dokonuje się formalny rozłam w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych. Strona ONR-owska, Stanisława Nakoniecznikowa, pseudonim Kmicic, mianują dowódcą tej części Narodowych Sił Zbrojnych, która nie podporządkowuje się rozkazom AK. Doszło do tego, że Kmicic tam w jakiejś kawiarni wysłał grupę ludzi, która porwała pułkownika Lesińskiego i postawiona mu właściwie ultimatum, albo zrzeknie się tego dowództwa, albo zostanie na nim wykonany wyrok. Lesiński podpisał zrzeczenie się, opuścił ten lokal. No, udał się natychmiast do dowództwa Armii Krajowej, gdzie o tym całym zdarzeniu opowiedział. Był taki rezultat, że z kolei Kmicic został skazany na karę śmierci z tym zakazem wykonywania tego wyroku, a tylko był to wyrok symboliczny. Nie ulega żadnej wątpliwości, że o ile oskarżenie kierowane pod adresem NZ-u, czy też precyzyjnie NZ-u Związku Jaszczurczego, tej części NZ-u niepodporządkowanej, niestalonej z Armią Krajową, oskarżenie o dokonanie dwóch najbardziej głośnych, najtragiczniejszych w skutkach mordów politycznych na dwóch bardzo eksponowanych pracownikach, oficerach Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Mowa o zabójstwie, mordzie dokonanym na Widerszalu i na Makowieckim. Jest nieuzasadnione. Nie ma żadnych dowodów na to, że ta część NZ-u jako organizacja uczestniczyła, wykonała, doprowadziła do wykonania takiego zabójstwa. O tyle nie ulega żadnej kwestii, że spoczywa na tej części NZ-u odpowiedzialność moralna za wytworzenie psychozy mordów bratobójczych w tym czasie w Warszawie. Mówiono niemal wprost o tym, że trzeba wypalić żelazem jaczejkę komunistyczną w BIP-ie. Biurze Informacji i Propagandy. W niektórych głosach prasowych z tamtego czasu łączono to właśnie ze scaleniem NZ-u. To uderzenie przeciwko najbliższemu otoczeniu Makowieckiego, kierownika Wydziału Informacji, brało się stamtąd, że on stał za tym bardzo ostrym odcięciem się Armii Krajowej od tej części NZ-u, która się nie podporządkowała umowie marcowej, i że z tej racji ta z nieprawdopodobnym natężeniem i brutalnością prowadzona kampania propagandowa przeciwko BIP-owi, przeżartemu wpływami komunistycznymi, doprowadziła w konsekwencji nawet do tych mordów politycznych. Łomżyńskie, Białostockiem nigdy właściwie nie doszło do zjednoczenia. Dlaczego? Dlatego, że NZ w tamtych terenach powstał z Narodowej Organizacji Wojskowej, a więc młodzieży, czy wszechpolskiej, czy innych, która była rzeczywiście politycznie przygotowana, powiem nawet więcej, trochę wychowana, świadoma. Nie była młodzież taka bezimienna i bezideowa. Ona była ideowa. I to była jej siła. Ta młodzież chmurna i dumna nie dawała się zastraszyć. I uzasadniała to w sposób dosyć logiczny. Że jak to? To
to my teraz, wy będziecie, macie, dostajecie pieniądze, bo oficerowie, pan krajowy dostawali przecież garze. Nam nic, my groża nie dostaliśmy, stworzyliśmy 100-tysięczną armię, dobrze zorganizowaną, z bogatą prasą, z wszystkimi instytucjami, tak? I wy co? Chcecie nas do Berezy Kartuńskiej zepchnąć? Nie, panowie. To się mylicie. 2.18 roku nie będzie. Bo Polska jest wszystkich Polaków ojczyzną, a nie pewnej elity, która sama siebie miarowała. Dzisiaj my też tworzymy państwo bezideowe i skutki będą fatalne. To widzimy. Nikt nie będzie kino bez idei. Od 1943 roku NSZ OP, ci działacze, którzy związani byli z grupą Szańca, bardzo wyraźnie dawali do zrozumienia swoim ewentualnym sojusznikom, że zbliża nam się nowy wróg, czyli Armia Sowiecka, Narodowe Siły Zbrojne OP, zdecydowanie kontestowały plan Burza, nie znały go oczywiście w szczegółach, ale też zdawały sobie sprawę, że trzeba się przygotować na przyjęcie nowego okupanta. To przygotowanie się wiosną 1944 roku miało przebiegać w sposób następujący. Miały być utworzone na terenach ziem polskich 3 wielkie zgrupowania od północy po południe ziem polskich, które to zgrupowania miały w sposób aktywny, to znaczy walcząc z Niemcami, przesuwać się na zachód i próbować opanowywać ziemie zachodnie i północne Polski, te postulowane przez grupę Szańca od 1939 roku, czyli aż do Odry i Nysy Łużyckiej. Powstał oddział już partyzancki na wiosnę 1944 roku, gdzie było koniec kwietnia chyba. Zrobiliśmy wypad do Pińczowa, do magazynu, w biały dzień, po to, żeby zabrać materiały takie na ubrania, na tego rodzaju tekstylia. A w tym samym czasie druga grupa, nasza wydzielona od 3 czy 4 kolegów, poszła zrobić bank. I ładowaliśmy to wszystko. Tamci już obrobili ten bank. Wsiedliśmy na ten wóz, bo to taka fornalka, taka dworska, i przez most w kierunku lasu. I wtedy Niemcy się zorientowali, że da nas strzelać. Ale myśmy mieli karabin maszynowy na tym. I tam posiadaliśmy trochę tym karabin maszynowego i skończyło się na tym. I te materiały, te tekstylia wymienialiśmy na... Ogłosiliśmy wszystkim, że kto ma mundur, bo wtedy jeszcze było sporo mundurów ludzie mieli. Kto przyniesie mundur, dostanie kupon na materiał, na ubranie. W krótkim czasie cały oddział umundurowany był wojskowe, przedwojenne mundury. Myśmy wyszli stąd, z tych terenów pińczowskich, pod dowództwem Łosia, na koncentrację tak zwaną. Wiem, że przechodziliśmy przez drogowlę. Przez drogowlę tam nas spontanicznie witają. Kobiety błogosławią nas na drogę. Mnie wpadło na myśl zaintonować pieśń Błękitne rozwińmy sztandary. Błękitne rozwińmy sztandary, strzastą zrąpienia już kresu i tak dalej. Spod znaków Maryi rycerskim chów, błogosław nam Chryste na bój. Stajemy jak ojce, by służyć Ci znów, my Polska, my naród, lud Twój. Tak my rozpoczęli ten pokój i to większość kolegów ze łzami. Oddział można było liczyć jakieś 300. Ze mną było wtedy 16, 18. Także stałem się taką gwardią przyboczną Kmicica. On na takiej linijce sobie jechał, prawda, a my odstawał jego. I on, te słowa jego pamiętam. Chłopcy, módlcie się o wroga na drodze. Z Czarnocina 3 na koniach przyjechało do nas z BH ratować, bo Niemcy przyjechali, Ukraińcy, na pacyfikację wsi.
ludzie uciekają, Matko Bosko, wieś spalą i tak dalej. Krzyki, okrzyki, strach. Wiesz, wypadł, żeby obkrążyć tą wieś, żbik. My lecimy, obstawiamy wieś i pierw mamy już znak, że w szkole odbicie zakładników. 17 już tam było. W międzyczasie już część Niemców wycofała się, a część została tam, w tej szkole jeszcze. Żbik pogonił tych Niemców, jak tym Niemcami, którzy już wyjechali. Tam była potyczka, dowódca tego Niemców, to był jakiś oficer SS, został ranny. Chcieli go tam zastrzelić, ale Żbik mówi tak, słuchajcie, mówi, tam są jeszcze Niemcy, są w tym szkole, w tej szkole, niech on każe tym Niemcom się poddać, a my mu, ranny jest, mówi, to daruje mu życie za to wszystko i już. I mało tego, za to represje mogą grozić. Niech on oświadczy, że żadnej represji nie będzie. Major niemiecki wezwał tych Niemców, żeby się poddali. Wszystkie poddali się. Otwierają się drzwi, gdzieś tam wylatują ci zakładnicy. To pamiętam, ten uścisk kobiety. Uratowanego życia. Chciałem w końcu do lasu pójść. Było tak, wieś tak to wszystko dojadło, jeszcze miałem taką dziewczynę, która mnie tam puściła kantem. I powiedziałem, teraz to już pójdę na cholerę. W lipcu przychodzi któregoś dnia do mnie Stach Lisowski. Idziemy do wojska jako ochotnicy. I poszedłem, jak widzieli nic. Dowodził dla mnie porucznik Józef Po. Zorganizował tą pierwszą taką początek, jakby 202 pułku, albo też początek brygady świętokrzyskiej. Myśmy poszli na koncentrację, która miała miejsce w Zagnańsku. To wszystko się tam w Zagnańsku zebrało w taką dużą grupę, chyba więcej niż 100 ludzi. To byli ludzie, którzy przyszli z konspiracji, z podziemia. Potrzebna była większa jednostka partyzancka polska, żeby się przeciwstawić partyzance komunistycznej, akcji komunistycznej, która nabierała siły już wtedy. Wojska sowieckie podchodziły do Wisły. Przyszedł 204 pułk Trubelskiego. Ja to była, to przyszło to wojsko, to ja patrzyłem, małżeństwo, to byli chłopie, mania wszystko w mundurach polskich, karne wojsko, jak diabli wszystko. No i chłopy z RKM-ami. Wcale nie RKM-y, tylko to były RKM-y polskie, przewojenne. Pierwszego sierpnia oddział NZ-u, w którym byłem, miał opanować wytwórnie papierów wartościowych dla zdobycia środków na wyprowadzenie żołnierzy NZ-u na zachód. Byliśmy przygotowani do akcji w mundurach niemieckich. Akcja w ostatniej chwili została odwołana i dostałem polecenie, żeby oddział przeprowadzić do naszego lokalu na Żelaznej. Siadłem w samochód Opel Olympia z trzema kolegami. Patrole niemieckie, widząc samochód z Niemcami mundurowanymi, krzycząc halt, chcieli nas zatrzymać. No i wtedy ja otworzyłem ogień, miałem pistolet maszynowy. Zrobiło się piekiełko. Szybko pojechałem prosto przez plac bankowy. To była godzina około drugiej. Akurat byłem na odprawie u komendanta okręgu Koliszewskiego. Godzina była po pierwszej. Żeśmy się właściwie rozchodzili, gdy przyszedł jakiś łącznik i zawiadomił Koliszewskiego, że tego dnia o godzinie piątej jest powstanie. Było to zaskoczenie absolutne. Ani scalony NSZ, ani niescalony nie wiedział o tym, że wybuchnie powstanie. Co więcej, dwa dni przed powstaniem mieli oficerowie NSZ-u scalonego odprawę z Komendą Główną AK, gdzie im powiedziano, że nie będzie powstania. No to będę ich nie okłamano, bo oni się zdecydowali tam 6 godzin później to zrobić. Natomiast NR-owcy naturalnie nie wiedzieli, że będzie powstanie. Narodowe Siły Zbrojne całe, a szczególnie część NSZ-owska, wyciągała ludzi i broń z Warszawy i grupowała się poza miastem, żeby wykonać uderzenie na zachód, mimo wszystko. Gdy wybuchło powstanie warszawskie, narodowcy nie mieli wątpliwości, że będzie to klęska i polityczna, i militarna. Ale już gdy ten wybuch nastąpił, nie mieli wątpliwości, jaka jest ich rola.
i oddziały narodowe, 4,5 do 5 tysięcy ludzi, wzięło udział w powstaniu. Było polecenie Koiczewskiego, żeby poszczególni ludzie z NSZ-u podporządkowali się najbliższym oddziałom Armii Krajowej. Potem stworzono pułk Sikorskiego na ulicy Czackiego i pułk Henryka Dąbrowskiego. W tym pułku ja byłem. Ten mój pluton to był jedyny pluton właściwie uzbrojony, stąd myśmy byli co noc właściwie przerzucani na jako odwód pułkownika Radwana. Pamiętam, przychodził do naszych oddziałów pułkownik Kmicic, czyli na koniec Dzigow Klogowski. No i te relacje były koleżeńskie wobec sobie, prawda? Chociaż on nie pełnił żadnych funkcji dowódczych. Ja byłem w zgrupowaniu Chrobry 2, zorganizowanym przez oficerów NSZ-u w kompanii warszawianka, kompanii NSZ-owskiej. Byliśmy pogotowie. Gdzie się włamali Niemcy, tam nas rzucano. W pierwszej połowie powstania zajęliśmy na placu Starenkiewicza dyrekcję wodociągów i atak na ten budynek ja prowadziłem. Ja pamiętam, wróciłem z oddziałem około godziny 3 w nocy. Myśmy się trochę przespali, o godzinie 8 była zbiórka oddziału. Ja stałem przed oddziałem, z lewej mojej strony stał poruczyk Umgelter, z prawej strony moja łączniczka, miała pseudonim Jola, tylko tyle pamiętam. Ja odczytywałem jakiś rozkaz i wtedy się wszystko zaczęło walić. Uderzył w Filharmonię pocisk działa kolejowego. Był to pocisk największy, jaki Niemcy ładowali w Warszawie. Ważył około 1800 kg. Pierwszy uderzył w Adrię i tam był częściowo niewypał, a drugi uderzył w Filharmonię. Tu niestety pocisk się rozerwał. Ja zupełnym cudem ocalałem jako jedyny cały oddział, łącznie z moim zastępcą polskim Ungelterem i z tą łączniczką. Wszyscy zginęli, ja byłem jakieś 15 godzin zasypany. Szaperzy pracowali, odkopywali, same trupy doszli do mnie. Ja jeszcze żyłem i byłem jedyny, który zupełnym przypadkiem ocalał, żebym był 15 centymetrów, stał w lewo albo w prawo, to bym nie żył. No tak widocznie miało być. Bogdan Dąbrowski zebrał około 300 ludzi i w Lasocinie 11 sierpnia została powołana brygada przejścia. Dostałem drużynę, byłem dowódcą drużyny. Te oddziały, które weszły tutaj do Lasocina z 204 pułku, były znacznie lepiej uzbrojone. I to podzielono w taki sposób, na przykład cały oddział Sztepa, który później stworzył 3 kompanie pierwszego batalionu, to tworzył 202 pułk, drugi batalion majora Rusina, i w której skład wchodziła 4 Boba, to jest też z 204 pułku, wydzielona z oddziału Bema, 5 Sulimczyka i 6 Kazimierza. A ja trafiłem jako adiutant dowódcy 202 pułku. Dowódcą 202 pułku został Bochun. Po 4 czy 5 dniach przyszedł rozkaz, w którym Bochun został mianowany dowódcą brygady, a dowódcą 202 pułku został Marcinkowski. No ja zostałem adiutantem Jaksy. Dostałem przydział od kapitana Wołyniaka do kompanii Sulimczyka. U niego zawsze byłem w dyspozycji oddziału drugiego. Także jak brygada miała zmieniać miejsce postoju, to zawsze wysyłani byliśmy jako patrole rozpoznawcze w teren. Ja szedłem w teren z łączniczką, a łączniczka przesyłała meldunki, wracała do brygady. Nie była zagrożona, bo była przebrana za wieśniaczkę, miała tą taką zapaskę wiejską na sobie i zresztą ona była jeszcze młodziutka, ona nie miała 18 lat w tym czasie, także przemykała się przez wszystkie nawet zagrożone miejsca. Była sekcja zwiadu terenowego, w której ja byłem, była sekcja wywiad wojskowy typowo,
I w tym wywiadzie wojskowym między innymi była wyspecjalizowana komórka akcji specjalnej i oni się zajmowali tropieniem właśnie oddziałów komunistycznych. Brygada Świętokrzyska powstała w ramach planu Z, tego uderzenia na zachód. Była to jedyna brygada, którą zdołał wyprowadzić w pole ONR i taki był jej cel. Ona się włączyła w pewnym sensie do akcji Burza, ale nie w sposób tak planowany jak AK, tylko jeżeli była okazja rąbnąć Niemców, to się ich rąbało. A właściwie, jeżeli Niemcy unikali, to brygada się też nie mieszała. Natomiast brygada uznawała, że Niemcy już są pobici, nie ma się co martwić. Trzeba kontynuować działalność na froncie antybandyckim i antykomunistyczne, w związku z tym ścigali bandy i komunę. We wrześniu 1944 roku w miejscowości Żąbiec doszło do sytuacji, gdy oddziały Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych wydały się w walkę ze zgrupowaniem sowiecko-AL-owskim. Było to zgrupowanie sowieckie Iwana Karawajewa, oficera sowieckiego z NKWD. Jego grupa operacyjna NKWD była zrzucona dwa miesiące wcześniej na terytorium Polski. Były to oddziały Armii Ludowej i w ich szeregach, w tym zgrupowaniu, było 100 byłych własowców, ludzi w służbie niemieckiej, którzy zupełnie niedawno, tuż przed tymi wydarzeniami, pacyfikowali okoliczne wsie. Staliśmy zaalarmowani, że nasza pościgówka została zagarnięta przez oddział komunistyczny. Ta pościgówka była od stepa, to znaczy byli z 202 pułku i wyszliśmy tam do lasu i tam nastąpiło starcie z komunistami ogniowe. I potem nastąpiła przerwa, przerwij ogień. Widzę dokładnie, jakśmy się przedarli, przeszliśmy w szybkim tempie i po cichu. Okrążyliśmy jakieś takie w lesie, takie wgłębienie dość duże. I tam na dnie tego wgłębienia byli właśnie aerowcy. Tam było sporo ludzi, tam było około, na mój tak prosty rozum, to było ponad 200 ludzi, albo tam więcej było prawdopodobnie. I patrzę, major ruszy w środku, wymachuje tym pistoletem i mówi: poddać się, oddać broń, jesteście okrążeni. Czyli ja bym się pewnie w topki zrobił, tam bym nie skoczył nigdy nieprzyjaciół, jak on to zrobił. To było świetne, ja go za to podziwiam bardzo. Wzięto wszystkich do niewoli. Polacy wszyscy zostali zabrani, ale 70 osób to byli Sowieci i to wszystko wpędzono do takiego ogrodzenia w jednego domu, to obstawiono RKM-ami i tak ich pilnowano. I oni po północy krzyknęli hurra, hurra i wyłamali tam te ogrodzenie i puścili się tym, oni poleciały maszynki i zarąbali. Sporo ponad 70 osób zostało zarażonych. No i to było później powodem, że Bohun Dąbrowski był największym zbrodniarzem świata i okolicy. Następnego dnia po tym masakrze wystąpili wszyscy pod chorążowie z całej brygady z żądaniami wyjaśnień, co się stało. Nie byliśmy przyzwyczajeni do tego, żeby strzelać do bezbronnych ludzi. To była taka dla nas młodych ludzi, to była dla nas paskudna sprawa. I to człowiek to nosił w sercu przez wiele lat. Później były bardzo dużo potyczek takich, polowanie na Garbatego, na te oddziały komunistyczne. Bardzo dużo było przypadków takich, żeśmy poszli i ich nie było. Bo mieli wtyki u nas. Zgrupowanie nasze, Chrobry 2, obejmowało teren Alei Jerozolimskie, Towarowa i na zachodzie Grzybowska, Chłodna. Zgrupowanie jedyne chyba w powstaniu nie oddało ani kawałka zajmowanego przez siebie terenu. Po kapitulacji z kolegą Władkiem Strumiło doszliśmy do wniosku, że nie pójdziemy do niewoli. Przy pomocy kolejarzy dostaliśmy się na dworzec zachodni i umówiłem się z Władkiem, że ja pojadę do Częstochowy, gdzie miałem kontakt,
i spróbuję uzyskać dokumenty i wjechać dalej na zachód. W Częstochowie dostałem na swoje fałszywe nazwisko Żmijewski dokumenty, że jadę do pracy jako robotnik do Niemiec, z tym, że jako ochotnik mogłem wybrać miejscowość. Wybrałem miejscowość Feldkirchen na granicy austriacko-szwajcarskiej. Tam po krótkim pobycie uciekłem do Szwajcarii. Po trzykrotnych próbach ucieczki dostałem się do Francji i pojechałem do SORG, do punktu werbunkowego, do Armii Polskiej. Stamtąd przez Marsylię do Taranto jako żołnierz wstąpiłem do drugiego korpusu. W okresie powstania byłem uczestnikiem takiego spotkania, które zorganizował Skłokowski, ale na tym spotkaniu był tak samo Kmicic. Skłokowski przez jakiś okres czasu był inspektorem szkół podchorążych w NFZ-cie. I potem zrobił woltę i stanął na czele PAL-u. Doszło do kontaktów z pułkownikiem Skłokowskim, który w stopniu rzekomo generalskim był dowódcą Polskiej Armii Ludowej. Była to niewielka organizacja o ideologii lewicowej, która grała, ale za to, że odegra jakąś samodzielną rolę w powojennej Polsce. Skłokowski prowadził dywagację, co to będzie, jak wejdą Sowieci. Wtedy Skłokowski mówił, że on może kilkudziesięciu czy tam kilkuset ludziom ewentualnie wydać te legitymacje palowskie i w ten sposób ich uratować. Tym, którzy będą się czuli zagrożeni. No i tu się zwrócił tylko do Kmicica, powiedział, no z tobą tylko będzie kłopot, bo to byli tak samo koledzy przecież z wojska, przecież się bardzo dobrze znali. Z tobą to będzie kłopot, bo oczywiście ja tobie takiej legitymacji nie będę mógł wydać, to musisz już sam o siebie zadbać. Pułkownik Nakoniecznikow został przez swoich zwierzchników politycznych, przez ONR-owców, oskarżony później po powstaniu warszawskim o kontakty z komunistami. Pod takim zarzutem został przez nich zamordowany jako zdrajca, który nawiązał bezpośrednie kontakty z PAL-em, czyli z komunistami, więc chciał podporządkować rzekomo NZ PKWN-owi. Zamordowali go z czystą krwią, cholera, zupełnie winnie. Wiedząc o tym, że niewinnie. Przewisali mu jeszcze łajdacy, że on chciał nawiązać kontakty z komunistami. Jak on, wróg komunizmu. Dlaczego jestem w NSZ-cie? Dlatego, bo gdyby on żył, to by mógł, to by też kazał mi być w NSZ-cie, bo to był człowiek NSZ-u, to był człowiek oddany bez reszty. Został zamordowany przez swoich, przez Jaksę, przez właśnie ONR. Dowódcą drugiego pułku był major Jaksa, ideolog. To był ten wóz ideologiczny. To był właśnie człowiek, którego zawsze widziałem jako zakonnika. Zawsze spał samotny taki, na czarno ubrany, zawsze pod tej dumą. Jaksa nie był mówcą. Na odprawach mówił za mądrze na przeciętnego człowieka. Na pewno nie był bezpośrednio w tym akcie zaangażowany, bo ja próbowałem skojarzyć datę śmierci Kmicica i w tym czasie Jaksa na pewno był w Brygadzie Świętokrzyskiej. Brygada Świętokrzyska do momentu wymarszu, jak się okazało, w styczniu 1945 roku liczyła około 1500 żołnierzy. Miała wycofać się na zachód przez front niemiecki, by znaleźć się na terenie już kontrolowanym przez przymierzonych i miała tam dotrzeć z taką koncepcją, że będzie dalej realizowała walkę o niepodległość Polski. 13 stycznia przyszedł rozkaz, że idziemy na zachód. Całą noc żeśmy maszerowali. I rano zameldowali mi, że zaczyna się, że gdzieś jest strzelanina, że jest walka. Ja z kompanią podszedłem pod Pogwizd. Znalazłem Boba. Ja nie wiedziałem jeszcze, z kim jest walka. Ja sobie wyobrażałem, że może tam jakiś oddział komunistyczny się trafił. Dopiero Bob mi powiedział, że to są Niemcy. I prosił mnie, żebym z kompanią został na pozycji poza wioską Pogwizdów. Wtedy nagle Niemcy
wyszli, podnieśli się i machali rękoma i wołali, żeby nie otwierać ognia, żeby przyjść do porozumienia. I Bob z nimi rozmawiał. Oni powiedzieli, że oni myśleli, że to jest oddział komunistyczny, że oni byli w przemarszu i ta walka ich zatrzymała w tym, co oni mieli robić. Że oni chcą zaprzestać walki, dać im czas na zebranie swoich rannych i trupów i że oni chcą iść dalej. Tak się nasza akcja z Niemcami skończyła. Pamiętam ten rozkaz dowódcy brygady, że w tej sytuacji nie jesteśmy w stanie wojny z Niemcami. W tej chwili napisał, jedyną naszą rzeczą drogą to będzie właśnie odłożyć broń na Niemców i musimy się ratować przed Sowietami.